Reminds me of Neo Nippon, minus the kaiju tanuki. Dawno nie widziałem tych poziomów, szczerze powiedziawszy, więc się nawet cieszę, że zwiedzamy znowu ten typ poziomu. Ale wiecie co? Tutaj bym po prostu zrestartował sobie. Chcę zobaczyć, czy uda mi się tutaj nie zginąć w tym poziomie, w tej magicznej mieszance. O, dokładnie tak. Udało nam się bez zginięcia? Udało się. Więc teraz tak. O, kawaj! Kawaj! Czy tam nie wiem, jak to się mówi w sumie. Dobrze się uratowałem. Nie, no tutaj poszło epicko, tutaj poszło zarąbiście. Się jakoś kurde odratowałem i to jest oczywiście na plus. No, powoli sobie życie nadrabiamy swoją drogą. Tutaj sobie pozbyliśmy się tych partyzantów. I teraz do góry. Ale soundtrack tutaj jest kurde epicki, kurde. Nie, naprawdę, soundtrack w tej gierce, mimo że to jest crash, to potrafi budować napięcie, to jest prawda. Weźcie sobie zresztą posłuchajcie. No i w taki oto sposób Tauna nam pomogła odpalić te drzwiczki, a raczej otworzyć. Dzięki czemu dostaliśmy się trochę wyżej niż powinniśmy zresztą. No ale tutaj nic nie było. A, tu TNT było, okej. Ale to przynajmniej jest jeden z prostszych poziomów, więc myślę, że tutaj relikt idealny na maksa nie będzie problemem. O, tutaj jeszcze przy okazji TNT. I te stalowe skrzynki, które możemy właśnie tak w taki oto sposób zniszczyć. No, na szczęście tam Embryo nic ciekawego nie mówił, bo w zasadzie to by się tylko powtórzył, więc nic nas nie ominęło tutaj. Możemy sobie równie dobrze, tak jak ja zrobiłem to przed chwilą, zniszczyć tam jego miksturkę, ponieważ nie ma nic ciekawego nam do powiedzenia. O kurde. Dawaj. To się nie może tak skończyć. Wish
Dobra, przynajmniej tutaj mamy skrzynki zniszczone, więc teraz pójdźmy do rundy bonusowej. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać. No, troszeczkę zmieniona ta runda bonusowa, widzę. Spróbujmy zrobić coś takiego. Okej. I to tyle, tak? A nic za nami... O, jeszcze tutaj, widzicie? Dobrze, że się wróciliśmy. To jest prosta runda bonusowa. Wydawało mi się, że będzie bardziej skomplikowana w tej alternatywnej wersji poziomu. A tu widzę, że całkiem spoko. No, tutaj było z buta, wjeżdżam, nie żeby coś. Trzech skrzynek, kurde! No to brakuje nam teraz tak, ukryty klejnot oraz trzy skrzynki. Ale tu przynajmniej progres zrobiliśmy, więc cieszę się z tego powodu, cieszę się. To jest dobry wynik. I tu będziemy mieli chyba już ostatni poziom. Nie, czekajcie. Tu jeszcze mamy poziom. Dwa ostatnie poziomy nam zostały. Tak, dwa ostatnie poziomy nam zostały. Jeden w erze pustkowia grozy. A drugi właśnie w słonych wybrzeżach. Coś nam się udało odblokować. A, ukończy grę, dobra. Spoko. To lecimy z koksem, morska bryza. To jest w ogóle poziom, którego nigdy wam nie pokazywałem na żadnym streamie ani nigdzie, więc jestem ciekaw, jak on się będzie prezentował. No, nie jesteś. Nie, powiem wam szczerze, tęskniłem za tym typem poziomów akurat. Szczerze powiedziawszy, cieszę się, że robimy właśnie teraz ten odcinek. Bo serio, trochę mi brakowało tych poziomów. W sensie tych, co teraz robimy, nie? Z morskiej bryzy i ten poprzedni poziom. Bo trochę przyznam, że mam dosyć tych poziomów kosmicznych i tak dalej. A tu to chociaż mieliśmy malutki powrót do tego i w sumie Micha mi się z tego powodu również cieszy.
Nie chcę ryzykować, po prostu zróbmy to tak. To 141 skrzynek zebraliśmy tutaj. I podejrzewam, że to będzie już koniec sekwencji. No kurde, zgadłem, bez kitu. I znowu mamy 99 tych żyć. Teraz pytanie, w którą stronę lecimy? W lewo czy w prawo? A, dawaj w prawo najpierw. Będziemy mieli z głowy. Tylko teraz robimy to na spokojnie, bez żadnego śpieszenia się. Jakbyśmy mieli po prostu grać sobie na takim turbo slow motion. Bo wiecie, to, że się będziemy śpieszyć, to co nam to da? Nic w zasadzie. Tu w razie co sobie zbije checkpoint. O, dobrze, że w sumie zbiłem. Bo już zapomniałem, jak z tymi ośmiornicami się walczy. Zapomniałem, że trzeba na nich po prostu naskoczyć. Widzicie, jak dawno się nie robi takich poziomów, to później się zapomina pewnych mechanik. A pod koniec gry przecież gra cię testuje ze wszystkiego. Wiecie, z tych wszystkich mechanik. Aha, dobra. To jeszcze tutaj musimy skasować. I bueno. Dosłownie Kinder Bueno. Możemy już wtedy lecieć do przodu. Ogólnie, jakby dla was było trochę dziwne, dlaczego jestem taki spokojny, to jest ponieważ mam po prostu ostatnio takie dni, że mam dni, gdzie sobie chcę pośmieszkować i mam dni, gdzie chcę po prostu w taki normalny sposób sobie poprowadzić serię. Ja zresztą to już niejednokrotnie tłumaczyłem, ale ja nie lubię wymuszać żartów. W momencie, kiedy mam ochotę na żart, to sobie po prostu żartuję. A jak nie mam ochoty, to nie żartuję. Myślę, że to jest łatwe do ogarnięcia. Więc spokojnie, jest wszystko w porządku. Nie macie o co się martwić. O, poziom DualShocka jest zbyt niski. Ho, ho, ho. Cóż to za nowość. Okej, gra mi tutaj pomogła. Nie wiem, czy zrobiła to świadomie. Raczej wątpię. Ale przynajmniej będziemy mieli już wszystkie skrzynki. Ty, to zrobiliśmy za pierwszym razem. Ale jaja. No dawaj, otwieraj się skrzynka, co jest grane? No, skrzynka się dla nas nie chce otworzyć.
focha strzeliła. Jakim cudem ich dotknąłem? Czy ktoś jest mi w stanie to wytłumaczyć? Czy nie ma tutaj osób, które byłyby mi w stanie to wytłumaczyć? No teraz raptem nie trafiłem, więc nie kumam. Dwieście czterdzieści. I tu już mamy końcówkę poziomu. Pod warunkiem, że nie zginę. No właśnie, w taki sposób. No. Czyli tak, nie zdobyłem ukrytego klejnotu i klejnotu za 3 śmierci. To jest też dobry wynik. Jestem zadowolony. (Śmiech) 47%. To zostaje nam już ostatni poziom tutaj, czyli gaz do dechy. Bardzo ciekawy swoją drogą title screen, przypominający mi, nie wiem czemu, Crash Mind Over Mutant. Takie jakoś dziwne skojarzenie mam. Nie, nie tęsknię za tą grą, mimo że ją lubię. No, tu jest super zdecydowanie, co nie? Znowu cofamy się do początku gry. Jak ja za tym tęskniłem. No, ale fajna muzyka nas tutaj w ogóle przywitała. Nie ma co. Dobra, nie ma nawet co ryzykować z tym nitrem. A, to na tym, to na takiej zasadzie to polega. To wiecie co, to już wolę zrestartować poziom. Myślę, że to będzie najsensowniejsze wyjście.